Jak, Maksio? Jesz? Pogodę mamy dzisiaj średnią. Wojtek się śmieje, średnią? Tragiczną. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteście w lustrze. Jesteśmy już po śniadaniu, popracowałam, teraz zbieramy się do wyjścia, wszystkie rzeczy popakowane i tak jakoś dziwnie tak już czuję, że już od Ani będziemy odjeżdżać. Jeszcze w centrum spędzimy troszeczkę czasu razem. Mam na sobie czarny top, złoty naszyjnik, złotą bransoletkę, białe spodenki, koszulę w kratkę i do tego konwersy. Wszystko macie? Telefony? Wszystko wzięliśmy. Ja mam telefon. Bo to mówię, ja to zawsze kontrola, nie? Najważniejszych rzeczy. I kierowca. Policjanci z Miami pod palbą, nie? A ile spalemka? Pałac Kultury. Maksiu zasnął, ale to jest bardzo dobrze. Niech się prześpi. Zaraz będziemy na parkingu. Trzymajcie kciuki, żebyśmy miejsce wolne mieli. Żebyśmy znaleźli parking. Parking znajdziemy, nie ten, to inny. Zobaczymy, bo ja na nim patrzę. A, głowa Maksiowi spada. Mamy, zobaczcie. Znaleźliśmy. Ale jesteśmy geniusze? Widzisz? Teraz tylko, żebym ja tam się nie ten. Zaparkowaliśmy. O, tam chyba trzeba iść. Zaparkowaliśmy pod złotymi tarasami, pod centrum handlowym. Znaczy, no, na parkingu centrum handlowym, handlowego. Boże. I wiecie co? Pierwsze i minus jeden, i minus dwa to były tak zajęte, ale na minus trzy pokazywało pełno wolnych miejsc. Tyle miejsca, ja się no. Zobacz, ile miejsc. Wiem. Maksiu śpi. Jak on śpi ładnie. Centrum handlowe. Ależ to centrum jest ogromne. Ja. Ale odjazd, można soczewki kontaktowe z automatu kupić. No czad. O, już jest Ania, dojechała windą. Już Witek dojechał. Właśnie Ania podsunęła pomysł, bo tak się zastanawialiśmy, gdzie iść sobie usiąść na jakąś kawkę czy na jakiś napój. I tak się kręciliśmy w
końcu. A wczoraj strasznie za mną McDonald chodził. Co prawda nie jestem w ogóle teraz głodna, ale Ania wpadła na pomysł, że może po prostu pójdziemy sobie usiąść do McDonalda i tam czegoś się napijemy, a może skusimy się na coś do jedzenia. Max jak usłyszał, to od razu się przebudził i się ucieszył, że do McDonalda. Na kawiarni nie był zadowolony. Także, tak, na kawiarni nie był zadowolony. Także tam tak na luzie akurat z Maxem fajnie posiedzimy. Pałac Kultury. Monika z Benem prawdopodobnie teraz są właśnie, albo wjeżdżają na Pałac Kultury, bo myśleli, jaka to restauracja? Uki Uki, Ania. Uki Uki, bardzo fajne w Warszawie. Ania poleca, to jest chińska? Japońska. Japońska restauracja, właśnie Ania podsunęła młodym pomysł, że mogą tam sobie zjeść i oni planowali jechać na Pałac Kultury i iść zjeść do Uki Uki. Nie wiem, co w której kolejności, ale myślę, że najpierw na Pałac Kultury wjadą, bo no, po śniadaniu nie tak dawno jesteśmy. O, jaki leżak fajny tutaj. W takim parku koło Pałacu Kultury, ale jaki fajny. To jak łódka wygląda, nie? Trochę. Wleciały. O, ja mam Big Maca za 10 punktów. Za 10 zł. I sobie chodzą po stolicy. O, ja wezmę McWrapa. Max już idzie. Ojeny. One nie mają teraz jak wylecieć. Zaraz na ciebie skoczy. Uważaj. Ale ja i frunie. Wiecie co, tam weszliśmy do McDonalda i tutaj gołębie wleciały jakimś cudem. Dostaliśmy już nasze zamówienie. Ania tu ma kafe latte karmelowe. Tutaj jest sok jabłkowy Maxa, cola moja, czy tam Pepsi, a tu Wojtek ma espresso z lemoniadą. Musimy zajrzeć. Pomóż Wojtek. Zimne. O, fajne. Tutaj jest mój Big Mac, tutaj jest rap Ani. Tutaj Maxa frytki, ketchup, cheeseburger. I tu karty jakieś są. To nie jest jak karmelowe. O. Zimne też. Później tak za godzinkę jedziemy, bo tutaj obok mieszka Wojtka ciocia, idziemy ją odwiedzić i Wojtek kupił kawkę i ptasie mleczko. Tak, pójdziemy ciocię odwiedzić, chociaż na chwilę wypijemy tam szybką kawkę. No i to pewnie jak już będziemy wychodzić od cioci, to już będzie potem niedługo pora, żeby się na dworzec kierować, ale zobaczymy, jak smakuje ten Wojtka napój. Ojeny, kwaśna lemoniada i posmak kawy. Ciekawe połączenie. Ostre twoje? Pięknie przygotowałeś. Mama, patrz! Ale masz fajne. Super. Jechacie. Przyjdziemy do morskie wesele. Tu gdzieś, Wojtek, te lody były, nie? Może te zasnę tam, naturalnie. Tak? Te? Pamiętam, jak 2 lata temu tutaj byliśmy, tak pyszne lody tutaj jedliśmy. A już je tam wcześniej minęliśmy. Tutaj soczek wyciskany z pomarańczy. Żabka. O, jakie flamingi, zobacz. Aha, ale ładne. O, odbija się, czekajcie. O, mam nadzieję, że widzicie, ale naprawdę piękne. I też się zastanawiam, czy kupić nam coś do jedzenia do pociągu. Może jakieś jabłka? Bo mam nadzieję, że my, wiecie, prześpimy się trochę. 3,5 godziny, chociaż za 2 godzinki. Ale jakby ktoś zgłodniał, to takie jabłka fajne by były, nie? Jeny, tak się boję rowerów tutaj, po prostu wszędzie jeżdżą. Pani z nami jechała z dzidzią, wysiadła już.
napisane? Nie. Ptasie mleczko. To już nie mam. Ja cenię pieskiego. A powiedz tego ciemnego, tak? Czy tam są? No, bojęcie, ciemnego. Niebieski. Jaki miał być? Taki miał być? Tak. Co się mówi? Dziękuję. Pieniążek za Lizaka, tak? Pomożesz, mama. Zaraz tata ci otworzy. Ciocię odwiedziliśmy. Max sobie jeszcze na dole w sklepiku Lizaka kupił. Idziemy teraz do manekina. Ania tam już jest. I Monika z Benem dojdą do nas i sobie wszyscy razem posiedzimy jeszcze. Taką, wiecie, my sobie zjemy rosołek chyba z naleśnikiem, chociaż ja z Maxem chyba na pół, bo my nie jesteśmy w ogóle głodni, ale tak wiecie, przed podróżą. Monika z Benem właśnie jedli. Oni byli w tej uki-uki, w tej japońskiej, Ania mówiła, to jest tak? Knajpce, pyszne jedzonko sobie zamówili. Więc oni kawkę wypiją, ale jeszcze sobie, wiecie, tak przed podróżą posiedzimy i sobie jeszcze porozmawiamy. Ale jakie słońce wyszło z takiego deszczu dzisiaj, a ja wam nie mówiłam wam? Między 11 a 13.30 tak padało, jak byliśmy u Ani, ale tak padało, normalnie ulewa była, ale nie wiem, czy tutaj w centrum padało, bo mówiliśmy cioci, a ciocia mówi nie, tutaj nie padało, więc może taka różnica. W każdym razie teraz takie słoneczko się rozpogodziło na koniec. Ja, no nie mogę, jakie duże te budynki, tu następne. Giganty. I jesteśmy na miejscu. Manekin. Siedzimy sobie tutaj na dworzu. Tak pan siedzi na kawie, pokaż. O, ja mam tak nogę jedną i tak nogę jedną. I tak samo jak pan siedzisz. Mama. Aha, tak samo jak pan. Fajnie. Tutaj są ceny. Całe menu. Naprawdę jeszcze jeden. No dobra, wszystko już jest zamówione. Ja sobie wzięłam carbonarę naleśnikową. Dla Maxa wzięliśmy taką jakąś poszporcję, czekoladowy naleśnik z bezą, z mascarpone, z truskawkami chyba, czy malinami, z sosem malinowym na full wypasie. Ania będzie miała z łososiem. I coś tam jeszcze było? Do spółki z Wojtkiem, tak? Wojtek zamówił sobie żurek, bo wiecie co, nie było rosołu. A ja z taką nadzieją na rosół tutaj przyszłam. Chłodnik, Ania chciała, chłodnika też nie było. Akurat tych dwóch zup nie było. No i do picia, wiecie co, zamówiliśmy sobie piwko, zwierzyniec jakiś. Tutaj, tutejsze, miejscowe. Wojtek wziął pszeniczne, ja zwykłe. Ania bezalkoholowe. No i czekamy, zaraz będzie Monika z Benem, bo okazało się, że oni do innego manekina poszli. Czekali tam na nas, ale już idą i zaraz tu będą. Ale oni tylko chcieli się napić czegoś. Hello, Ben! Hello. Dotarli. Nie może patrzeć tutaj ani piwko bezalkoholowe. Tutaj moje zwierzyniec, zobaczcie, jaka ładna szklanka. I tu pszeniczne zwierzyniec, widzicie, w mniejszej sztance.
Ale nie, to jest pojemność ta sama, nie? Tylko ta taka, ale piękna ta szklanka. Do 14 na Wisłostradzie w Warszawie. Do zobaczenia. O, to tutaj dlatego. Twój naleśnik! Wow! Żurek tutaj. Żurek tutaj. O, jaki ładny! I dla mnie karbonara, dziękujemy. Mały nie plek, może to leży. Tak mało dostałam. Dobrze. I tak, jeszcze zamówienie, tak. Poprosimy zwierzyniec w witwie, lemoniada cytrynowa z miętą i martini Nero z lemoniadą. Dobra, bo to będą prawa, tak? Bo jest jedno plus jeden nie radzi. Dziękuję. I Fiero. To mogę podawać po prostu? Tak! To... I ten talerzyk bardzo poprosimy. Tak, tak. Się... Czy możemy jeszcze łyżkę prosić? Tak, jasne. Lemoniada. I co to było, Monia? Martini Fiero z lemoniadą. Martini Fiero z lemoniadą. Będę sobie wziął takie samo piwo jak Wojtek ma, ale super, naprawdę super wygląda. A, no i tutaj mamy rachunek za wszystko. 180 zł, 1 grosz. To ja mogę spróbować? Jak ty tak od wszystkich popróbujesz? Bo ja tam czytałam, że to jak jedno, to drugie w przeceniu, ale nie wiem, czy to znaczy, gratis. Że jedne, gratis, gratis, czy... Dobra. A carbonara przepyszna. Wszystko zresztą jest pyszne, nie? Gryzie? Jak? Dźwięk wydaje? Ale nie, tak słyszałam. O jeny. Właśnie się pożegnaliśmy z Anią. Już nie było czasu nagrywać. Już mamy wszystkie rzeczy. Wojtek obładowany. Monika z Benem czekają z Maxem na górze. Tylko przekroczymy centrum handlowe i tam już będzie dworzec, bo jest już za 10 siódma. Ja chciałam być przed siódmą na dworcu. Tak się już trochę spieszymy. No teraz to naprawdę, jak szliśmy z tego manekina tutaj na parking, to już po prostu tak przyspieszyliśmy kroku. Wiecie, lepiej poczekać parę minut na dworcu, niż już mamy się spóźnić. Ale będzie dobrze, jeszcze mamy trochę czasu. Aniu, jak oglądasz tego vloga, dziękujemy Ci z całego serca. To były niesamowite dni. Było cudownie, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że już naprawdę niedługo się zobaczymy ponownie. Mocno Cię ściskam. Muszę normalnie się z Wami połączyć. Najpierw nie mogłyśmy z Moniką, z Maxem do toalety dojść. Cały dworzec obeszłyśmy, pozamykane kłódkami. W końcu dotarłyśmy, 4 zł za osobę. Teraz zeszliśmy na peron pierwszy, tam skąd miał odjeżdżać nasz pociąg. I się nagle wyświetliło, że z peronu drugiego, więc zmieniamy, idziemy dalej. W ogóle numer się nie zgadza w ogóle. Na tablicy z numerem, który mam na bilecie. Poszliśmy do informacji się spytać. Tak, tak, one mogą się różnić. No ale skąd my mamy to wiedzieć? Dlaczego nie ma takiej informacji? Uff. I tak wędrujemy, aż już cieknie ze mnie, mówię Wam. No. Albo ja się odzwyczaiłam podróżować po Polsce, albo po prostu to jest wszystko tak niedoinformowane, że... To już nasz pociąg w ogóle stoi, chyba. O. A? Jaki tu kocioł, normalnie. Ale nie narzekaj, pamiętasz, w Newcastle mieliśmy to samo. Ja właśnie ponarzekałam. Musiałam troszeczkę porozmawiać. Teraz mi lepiej. Jeszcze wysiadają. To jest nasz wagon. Czekaj, które to są numery? 4, idź, idź, idź. To jest nasz? 7. To jest nasz? Z jakim numerem? Chyba ten. No miał być dla dzieci. A to na pewno ten wagon? No, no to chodzi, czekaj, wejdziemy, to zobaczymy, no. Ale która? Chodź, Maśko, chodź, 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 chodź.
Nie, zobaczcie, piętrowy pociąg z drugiej strony. Ale czad. O, jedzie właśnie. Pokaż Maksiowi. Maksio, zobacz, piętrowy pociąg. Na dole i na górze miejsce. O, teraz już jest tylko na dole. O, jest teraz. Zobacz, Max. Ja nie wiecie co, jest tak gorąco. Normalnie strasznie gorąco. Mamy teraz 8-osobowy przedział. Na razie siedzimy my i pan jeden. Zobaczymy. Ale to w ogóle nie jest wagon dla dzieci, nie? Teraz zupełnie normalny, a wykupowaliśmy dla dzieci. Także nie wiem o co chodzi. No. I'm recording you. I'm recording you. Huh? I don't know why I'm like confirming that's me when you're speaking English. You're asking me to speak. Ah, ktoś tam rozmawiał zamiast zamykać drzwi i pani krzyczała. Ruszamy! Bo jak się rozpędzi, to iPhone'a zgubię. No mówię. Ale krzyczy pani. Maxi, chcesz zobaczyć, jak ruszamy? Jeszcze biegną. O, jak tu chłodno, dobrze teraz się robi. Chodźcie do okna, chodźcie do okna. Wyjechaliśmy z tunelu. It's so bright now. Maksiu, zobacz! Rzeka, Wisła! Kebab nasz. Maksiu, zobacz, tu byłeś. Wstań sobie jak chcesz. Możesz wstać. Papa Warszawo. Było super. Widzicie to? To jest deszcz. Słucham? Zadzwonił, nie zadzwonił? Echo? Ale jak tam pada? A w ogóle te kolory niesamowite. Nasz pociąg stał już kilka minut, kilkanaście już teraz na stacji i poczekamy jeszcze kilkanaście minut, bo ktoś się źle poczuł. Najpierw mówili, że ze względu na złe samopoczucie, a potem że jeszcze będziemy dłużej czekać, bo chyba wezwali, tak? Pogotowie, dobrze zrozumiałam do tej osoby? Że pomocy medycznej potrzebuje ta osoba? Także będziemy mieć jakieś półgodzinne opóźnienie. Strasznie gorąco, dlatego się ten ktoś źle poczuł, nie? Chipsy z okry. A wyjmij mi jedno, ile one kosztowały? 15 zł. No zobaczcie, jakie fajne. Trzymaj. Super. Jeszcze mamy fasolki i czosnek. Nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind.
Wish I could see them just for a moment. Cause I don't know anybody here talking to me. Close it! Quick! Max układa kostkę Rubika. Przed chwileczką Monika całą kostkę Rubika ułożyła i Max po prostu tak z powrotem pomieszał. I wiecie co, śmialiśmy się? Dojeżdżaliśmy do stacji, no właśnie nie pamiętam się jaka to była stacja, i ogłosili przez megafon, że pociąg nie zmieści się na tą stację, że wagony 21-22 będą poza stacją. Jeżeli ktoś musi wysiąść z tych wagonów na tej stacji, musi przejść do wagonu numer 20, i to tak śmiesznie brzmiało. No, jesteśmy w Gdańsku, za 5 minut będziemy we Wrzeszczu. Już Wojtek wszystkie, a nie, tam jeszcze nie zdjął plecaków, zdejmuje i zaraz już będziemy u babci Krysi. Wojtka siostra już jedzie po nas autem. A i wiecie co? Kupiliśmy Maxa Polar niebieski. Serio, i nie wiem gdzie go zostawiliśmy. Albo u Wojtka cioci, albo gdzieś w restauracji. A jestem zła, bo to był mój ulubiony Polar. Idziemy już. Bardzo lubiłam jak go nosił. Dnia dwóch i będzie dla Państwa na tej stacji, o czym poprosimy o prawne przesiadanie. I jesteśmy. Hurra! Zobacz Max jak tata drzwi otwiera. O, to nie jest takie hop, nie? No, jaka dziura. Weź go. Puść się. Idź Mania, idź. Może się przywitamy tak jak zawsze? Witajcie we Wrzeszczu. Tak się dobrze poczułam w domu tutaj. Gdańsk, Wrzeszcz. Gdzie jest gwiazdka północy? O, tutaj Kasia stoi, chodźcie! Zobaczcie, jaki księżyc dzisiaj jest. Podobno największy. No nie wygląda tak na filmie. W ogóle tego nie oddaje kamera. Jest duży. Kasia mówi, że jest podobno największy dzisiaj. Jesteśmy już u babci, dotarliśmy szczęśliwie. Teraz zjemy sobie coś, może kanapkę. I będziemy szli do łóżka. Jest godzina 23:47. To była, powiem wam, ciężka podróż. W wagonie dużo osób, było gorąco. Jak się okna otworzyło, strasznie wiało, więc trzeba było je trochę bardziej domykać. Wtedy było naprawdę ciepło. W ogóle tym, nie wiem, czy wam wspominałam, w tamtą stronę jak jechaliśmy, to najmniejsza temperatura, jaką można było w przedziale ustawić, to były 23 stopnie chyba. I teraz chyba było tak samo. I jeszcze 8 osób, które grzały temperaturą ciała. To sobie wyobraźcie, jaka temperatura panowała w pociągu. Ale daliśmy radę. Powiem wam, przygoda była rewelacyjna. Bardzo, bardzo fajnie było w Warszawie. Mam nadzieję, że za jakiś czas to powtórzymy. Także na dzisiaj się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za spędzenie tych dni razem z nami. Przesyłam buziaki. Tobie, Aniu, raz jeszcze bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!